Według mnie na chińskich portalach aukcyjnych coś takiego powinno być totalnie zbanowane. Szanowni Państwo, gadżety, które mam dziś na moim stole, zamówiłem z Chin i tkwiły one wyjątkowo długo na granicy, a niektóre z nich zostały całkowicie zatrzymane przez służby. No a przynajmniej przy pierwszym razie, kiedy próbowaliśmy je zamówić. Są to przedmioty, które w mojej wstępnej ocenie powinny zostać zakazane lub objęte solidnymi restrykcjami. Jednak dzięki temu są to również przedmioty ciekawe do przetestowania. Bo część z nich może służyć do szpiegowania, inne dosłownie w sekundę mogą spalić czyjś komputer, a jeszcze inne z każdego, kto je kupi, mogą zrobić prawdziwego włamania. I tak, właśnie dlatego cały ten odcinek będę nagrywał na tajniaka w ciemnych okularach i wcale nie ma to nic wspólnego z żadnym innym wydarzeniem z ostatnich dni. Tak. Jak sami widzicie, szykuje nam się naprawdę ciekawy odcinek i wiem, że takie odcinki lubicie, bo nagraliśmy w podobnym temacie już kilka. Jeżeli je przegapiliście, można sobie kliknąć w kartę tutaj, ale można też oglądać spokojnie do samego końca, bo plansza będzie również na końcu. Po gry w fajnych scenach zapraszam do linku w opisie na G2A.com, a teraz zaczynamy. Słuchajcie, nie wiem jak wam, ale mi parę razy w życiu zdarzyło się być w miejscach, które były bezpieczne. No ale tak bardziej dyskusyjnie bezpieczne. I z doświadczenia powiem wam, że w takich właśnie miejscach nie chcecie mieć waszych pieniędzy schowanych w kieszeni, w portfelu czy w innych oczywistych miejscówkach. Bo tutaj zawsze jest cień szansy, że skończy się to różnie. Z drugiej zaś strony, w niektóre miejsca, na przykład na zamknięte imprezy, nie wypada wnosić pewnych rzeczy. Na przykład cukierków, no bo jak to tak na zamkniętą imprezę z własnym jedzeniem? Dlatego właśnie kupiłem ten gadżet, za który w pierwszej wersji zapłaciłem 30 zł, a w drugiej wersji, tej bardziej eleganckiej, 60 zł. Tak więc zacznijmy od tej tańszej, osiedlowej. Tańsza wersja osiedlowa prezentuje się właśnie tak. I jak widzicie, jest to taki zwykły, trochę skate'owski, parciany pasek, ale kiedy przyjrzymy się mu bliżej i obrócimy go na drugą stronę, to z drugiej strony mamy suwak i ukrytą kieszeń. Co do takiej kieszeni można włożyć? No na przykład można sobie wziąć luźną stówkę, zwinąć ją na kilka części, wsunąć do naszego paska, a następnie zamknąć zamek. Teraz wystarczy tylko, że go założymy do spodni i proszę bardzo, teraz nawet jeżeli ktoś solidnie przeszukiwałby moje kieszenie, to mojej stówki nie znajdzie, także przykro mi panie Sebiksie, ale moje kieszonkowe zostaje ze mną. Wersja bankietowa do bardziej eleganckich spodni prezentuje się właśnie tak. I tutaj mamy już elegancką metalową klamerkę, skórzany albo raczej pseudoskórzany pasek i podobnie jak wcześniej, sprytnie ukryty suwak. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że jest trochę mniej miejsca i jest bardziej sztywny, ale jeżeli chodzi o nasze cukierki, to bez problemu można sobie tutaj upchnąć kilka sztuk, a po założeniu do spodni wygląda on właśnie tak i moje cukierki chowają się dokładnie w tym miejscu. Fakt, jest tutaj trochę grubszy. Ten gadżet kosztował 120 zł, ale jeżeli zawartość tego pudełka działa tak, jak deklaruje producent, a producentem jest pan Chińczyk, więc może być różnie, to będzie naprawdę potężne urządzenie szpiegowskie. A w środku czeka na nas coś, czego obrazek na froncie jest dostatecznie wymowny. Ale moment, to powinno służyć do podsłuchu, więc czemu ten pan używa aparatu wzroku? Chociaż nie, ma też słuchawki, więc może tym się jakoś namierza cel, a tu się nasłuchuje to, co się namierzyło? Prawdopodobnie tak to powinno działać, ale czy jest tak w rzeczywistości? Przekonajmy się. No i na jaką odległość to działa? Czy ja będę mógł podsłuchiwać tak bardziej z drugiego końca pokoju, czy może z bloku do bloku sąsiadów? No dobra, mamy tutaj coś takiego, czyli naszą suszarę. Ej, jest z takiego ładnego, dość matowego plastiku, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jak na razie na plus. Mamy też taką specjalną obrożę dla chomika, wiecie, żeby chomik tutaj wkłada główkę i on wtedy się nie obgryza, jak ma szwy, no to jest normalne, każdy chomik nosi taką obrożę dla chomika, nie mieliście nigdy chomika, no co wy. I jest coś jeszcze, hej, słuchawki są nawet w zestawie. Na pewno jakość dźwięku będzie prima sort. I czy jest coś jeszcze? Wygląda na to, że nie, ale nie do końca widzę, mam ciemne okulary. Jeżeli chodzi o zasilanie, to zdaje się, że jest to na baterię, tak, ale jest to na taką zapinaną baterię. Mogę prosić? Nie mam. No da, przemo. Ty nigdy nie masz, a później masz. I mamy wpiętą bateryjkę, teraz można ją schować, zakręcić klapkę i zamontować tą taką dziwną obrożę dla chomika. Aha, i faktycznie, ej, patrzcie, to jest do patrzenia, czyli że sobie trzeba patrzeć, namierzać. O, dobra, teraz coś widzę i chyba mam nawet pomysł, jak mogę wam to pokazać. Spróbujmy. O, i proszę bardzo, oto Archie, który dzisiaj siedzi za kamerą. O, a tak widzicie go normalnie. Czyli faktycznie dość mocno to przybliża, a jak jest z nasłuchem, podłączmy słuchawki i przekonajmy się. Dobra, tutaj mamy pokrętło do różnych częstotliwości. Tutaj mamy jakiś spust. Powiedz coś, Przemo.
Halo, halo, ja tutaj mówię bardzo fajne rzeczy. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, widzowie. No to przez ten głośnik, ale cicho strasznie coś. Wyreguluję, dajcie sekundę. Okej, musiałem częstotliwość zmienić na wyższą i nacisnąć spust. Mamy też opcję nagrywania, spróbujmy coś nagrać. Halo, halo, tutaj Przemysław i mówię do was coś. I teraz spróbujmy odtworzyć, daję guzik play. Halo, halo, tutaj Przemysław i mówię do was coś. No dobra, wiemy, że na dystansie mniej więcej 2 metrów działa to bez zarzutów. Zobaczmy, jak będzie działało to na dalszym dystansie, na przykład z okna na jakichś 15 metrach. Ty, Przemo, jakieś 2 podejrzane typy stoją o tam za oknem, widzisz ich? No. No, ciekawe, o czym rozmawiają, ja to lepiej sprawdzę tak dla bezpieczeństwa. Musimy ich najpierw namierzyć, żeby łapało dźwięk. Namierzam, jest Mustang, o. I są typy z psem. Ja też nie. Spróbuję wyregulować częstotliwość. Zrobię to na słuchawkach i najpierw zobaczę, czy ja będę słyszał, bo tak coś nie chce zadziałać. Ty, działa. Spróbuję nagrać wam odtworzę. Dobra, kiedy miałem słuchawki na uszach i udało mi się złapać już odpowiednią częstotliwość, to co prawda słyszałem chłopaków, ale szczerze mówiąc były to bardziej niezrozumiałe szepty. Jednak za pomocą funkcji nagrywania udało mi się to zarejestrować, więc zobaczmy, czy na nagraniu będzie coś słychać. Słyszycie to? No przecież! To byli maturzyści i ćwiczyli inwokacje! Całe szczęście, że nie byli to sejtaniści, którzy ćwiczyliby jakąś inkantację. Z dwojga złego zdecydowanie lepiej w tę stronę. I ten gadżet działa! Da się podsłuchać kogoś z odległości kilkunastu metrów, na przykład z okna. Ale to tak moralnie, szczerze, nie czuję się z tym najlepiej. Dobra, kłamałem, czuję się całkiem okej, ale nie powinno się tak prawdopodobnie robić w niekontrolowanych warunkach. Rzeczywistość jest taka, że wbrew temu, co często powtarzają ludzie, na przykład nauczyciele w szkole, niestety, nie wszystkie drzwi stoją przed nami otworem, ale prawda jest taka, że wszystkie drzwi da się otworzyć i to niekoniecznie za pomocą klucza, bo za pomocą tego gadżetu nauczycie się, jak otwierać drzwi bez klucza. Zapłaciliśmy za niego 35 zł, a za dodatek na niego jakieś 25, czyli łącznie około 60 zł za tą paczkę. Ale czy było warto i jak to działa? Już wam pokazuję, sami ocenicie. Bo w środku mamy coś takiego i coś takiego. I jeszcze coś takiego. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to to, że ta kłódka jest przezroczysta, dzięki czemu możemy dokładnie obserwować, jak działa jej mechanizm. Oprócz tego mamy większe druciki i mniejsze druciki, a nazywając je bardziej profesjonalnie, są to wytrychy do otwierania zamków i kłódek. I dzięki tej kłódce możemy nauczyć się, jak otwierać takie rzeczy. Bez klucza. A to, co kupiliśmy dodatkowo, to... Jeszcze jedna kłódka, jakby ta się zepsuła. No i właśnie, teraz sprawa się trochę komplikuje, bo po pierwsze musimy dobrać odpowiednie narzędzie, a po drugie zrozumieć, jak działa kłódka. Tak więc, mamy tu kilka zapadek, a za pomocą wytrychu możemy sobie nimi manipulować. Z drugiej strony, zdaje się, powinniśmy docisnąć drucikiem, no i jeżeli nauczymy się to po kilku godzinach, tygodniach, miesiącach, a może latach odpowiednio obsługiwać, to niewykluczone, że kiedyś komuś za pomocą tych narzędzi otworzymy na przykład... No nie wiem, drzwi od kibla. Czemu mi zawsze przychodzą takie głupie pomysły do głowy? Tak czy siak, otwieranie kłódek, zamków, czegokolwiek wymaga praktyki i czasu. Ja nie posiadam praktyki, a czas wolałbym poświęcić na kolejne gadżety. Jednak to wydaje się być bardzo interesującym zestawem. Jeżeli ktoś z was się na tym zna, to ciekawe komentarze, mile widziane. Chętnie poczytam. Tym razem gadżet za 106 zł, który może być doskonałym prezentem dla każdego, kto pracuje z komputerem. Na przykład dla informatyka, grafika, czy też montażysty. Na bank każdy z naszych montażystów się z tego ucieszy. Bo jest to pendrive, totalnie niepozorny pendrive, taki na materiały wideo na przykład, 32 giga materiału, no tak, to dużo by się zmieściło jak 32 giga, bardzo dużo. No spójrzcie sami, czy jest tutaj coś podejrzanego? Przemo, coś podejrzanego? Widzisz w tym pendrive'ie firmy... Stary, tu jest Toshiba napisane. Firmy Toshiba? No nic nie ma podejrzanego, tutaj też normalnie wtyczka. No git jest, nie? To jak to włożę do komputera, to nic się chyba nie stanie, co nie? Wątpię. Że nic się nie stanie, czy że się stanie? Żebyś coś się stało. No, totalnie nic nie powinno się stać, można komuś to na przykład na biurku położyć, a ten jak będzie ciekawy, to włączy sobie do komputera. No i właśnie problem w tym, że się stanie, bo jest to rzecz, która usmaży wasz komputer lub jakiekolwiek urządzenie z USB. Jak tylko wsadzicie to do portu, to cholerstwo powinno być zakazane. Czegoś takiego nie powinno być można kupić, bo to naprawdę działa tak, że wsadzacie to do komputera, a wasz komputer nagle się wyłącza i nie włącza się
Nigdy więcej. Sprawdziłbym to, tylko mi tak komputera szkoda. Ale właśnie dlatego kupiłem jeszcze jedną rzecz za 32 zł. Bo właśnie, to urządzenie to nie pendrive, to tak naprawdę nazywa się USB Killer, a to jest USB Killer Tester. Czyli coś, co powinno móc to przetestować. Ale mam jeszcze jeden fajny pomysł, o tym zaraz. Najpierw sprawdźmy nasz tester, czy to w ogóle zadziała. Dobra, to teraz tak. To urządzenie powinno robić za pewnego rodzaju filtr, więc w teorii to nie powinno usmażyć mojego laptopa. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że mamy tu ostrzeżenie Caution High Voltage. No i kiedy to podłączymy do tego, to prawdopodobnie od jednego przewodu do drugiego przewodu powinna przeskakiwać iskra. Jeżeli to działa. Więc tak generalnie dobrze by było, jakby działało to dobrze, ale nie na tyle dobrze, żeby spalić mojego laptopa. Dla dodatkowego bezpieczeństwa podłączę to jeszcze do takiej przedłużki USB, która jak widzicie na samym końcu jest wpięta do mojego laptopa. No to tak, jeżeli wsadzę to do środka, a mój laptop się wyłączy, to będzie mi bardzo smutno. Uwaga, nie wiem, czy ja chcę to robić, czy to dobry pomysł. Ten laptop był drogi. Dobra. To był pierwszy moment, kiedy mógł się zepsuć. Jak na razie działa. Drugi moment jest wtedy, kiedy zetkniemy przewody. Zobaczmy, czy pojawi się tu iskra. Nie chcę dotykać samego urządzenia. Spróbuję wam to pokazać trochę bliżej. I... Ej. O kurde! Widziałeś to, Przemo? Jeszcze raz! O stary! I właśnie taki impuls z tego uderza wasz komputer, to pewnie przechodzi przez płytę główną podzespoły zasilacz. Uwierzcie mi, taka mała iskierka może zasiać ogromne spustoszenie po podłączeniu do komputera, więc może dajmy to jednemu z naszych montażystów, żeby podłączył sobie to do komputera. No Przemo to akurat siedzi i to słyszy, ale mamy jeszcze jednego. Rybka, jest coś do podrzucenia do Kacpiego, powiedz mu, że to materiały z dzisiaj do zmontowania. Więc przekonajmy się, czy ten skromny, niepozorny, 32-gigowy pendrive od znanej, legitnej firmy usmaży komputer naszego ziomka. Dzień dobry, dotarła do mnie paczka od Ryby z materiałami do montażu. Tak ją opisali, jakoś tak dziwnie, nigdy tak nie opisują. No jest pendrive Toshiba 32 giga, już go gdzieś chyba widziałem, już raz mi chyba Przemo na nim dawał pliki, więc odpalamy. Takiego kompa zintegrowanego z monitorem, telewizorem w zasadzie, więc odpinam sobie tego pendrive'a tutaj i już wam... Aha, ej. On wziął i zgasł. Totalnie nie działa. Jest jakiś gorący. Co jest? Nie wiem, co się stało. Po pierwsze, nie włącza mi się komp montażowy. Po drugie, nie wiem, czy pliki na pendrive'ie się nie uszkodziły. Mam nadzieję, że nie. Zaraz zadzwonię do Przema i się upewnię. Mam ogólnie wrażenie, że to jest jakaś zemsta za to, że usunąłem Przemowi pliki z działki, o czym ostatnio Norbi wam pisał, ale nie mówcie mu. Ciała, ej Przemo. No. Dałeś mi tego pendrive'a z plikami. No dałem. Komputer mi się wyłączył. Jak ci się wyłączył? No wyłączył mi się, zobacz. Kurczę, no. Ej, bo ja się boję, że te pliki się skasowały czy coś. Co ty gadasz, a? Podepnij do drugiego kompa! To sprawdź może na innym komputerze. No ale ja na tym montuję zawsze. No i co teraz? To musiał ci się zepsuć, to ja bym oddał do naprawy ten komputer. Trzymaj się, Kacpi, na razie, no, musimy kończyć, pa, pa, pa! Okej, stop. Ja wiem, że większość z was to ogarnęła, ale dla tej małej garstki osób, która nie zauważyła, to wszystko było ustawione. To znaczy, Kacper zgodził się na przetestowanie tego na swoim starym komputerze. Wy pod żadnym pozorem nie podrzucajcie tego typu urządzeń waszym znajomym, bo możecie popsuć ich komputer, a następnie oni mogą żądać od was zapłaty. A tego byśmy nie chcieli, bo sprzęt w dzisiejszych czasach jest bardzo drogi. Czas na paczkę z ciekawą historią. Otóż ta paczka kosztowała 56,50 i kiedy zamówiliśmy ją po raz pierwszy, to przechwyciła ją służba celna bodaj, a następnie odbiła się z powrotem do Chin. W sumie nie musiałem nawet nic klikać, od razu dostałem zwrot kosztów, więc sprzedawca prawdopodobnie wiedział, że z tą paczką coś nie do końca jest w porządku, bo to, co czeka w środku, w świetle polskiego prawa nie do końca jest w porządku, tak przynajmniej mi się wydaje, więc dziwię się, że doszła do nas po tym, jak zamówiliśmy ją drugi raz, bo szczerze myślałem, że po prostu powiem w filmie, że no zamówiłem dwa razy nie doszło i że po prostu pokażę wam obrazki z tym przedmiotem, a tymczasem za drugim razem doszło. A według mnie nie powinno. Oczywiście, mogę się mylić, więc pierwsze co zrobimy, to sprawdzimy sobie, co jest w środku, a następnie spróbujemy ocenić, czy coś takiego powinno dać się kupić. Bo to, co czeka w środku, to...
pasek. Ja wiem, trzeci pasek w tym odcinku, ale spokojnie, nie jest to pasek ze skrytką. On ma trochę inną rzecz ukrytą. No, na pierwszy rzut oka wygląda to jak zwykły pasek, taki o dla karciarza, nie? Że stalią kart jest taki pasek, jest skórzany, normalnie, no tutaj powinien mieć te takie o dziurki. Ma dziurki i śmierdzi. Śmierdzi tak jakbyście weszli do takiego sklepu, w którym starsi ludzie kupują sobie te takie swoje dziwne buty. To tak samo śmierdzi jak w takim sklepie. No ale nic. To, co śmierdzi tutaj bardziej, to to, czym jest ta klamra. Bo ta klamra tak naprawdę... No właśnie, czy uda mi się to rozkminić? Bo to nie jest takie oczywiste. Ja się nie dziwię, że ktoś tego nie zauważył przy drugiej przesyłce. Wiecie, to sprawdzają skanery, ale również ludzie. Tego można nie zauważyć. No i właśnie. To, co jest w klamrze, to... Uwaga, uwaga, to jest ukryty nóż, który można złożyć z powrotem, a następnie schować do klamry swojego paska. I to jest według mnie esencja tego, czym jest zakazany gadżet. I to nie tylko według mnie, bo również według rozporządzenia ministrów spraw wewnętrznych, spraw wojskowych oraz przemysłu i handlu z dnia 27 stycznia roku 1936. Czajcie? To od 36 już takie są przepisy? Konkretnie paragraf 3, punkt 1. Mówi o tym, że zakazuje się handlu następującymi rodzajami broni. Wszelkiego rodzaju bronią ukrytą w przedmiotach nie mających wyglądu broni. Czy to wam wygląda jak... To, o czym wspomniałem? Nie! To wygląda jak zwykły pasek, z wzorkiem, z kartami. Na pierwszy rzut oka nie widać, że jest w środku scyzoryk. I wyobraźcie sobie, kurczę, nie wiem, kogoś nieodpowiedzialnego, kto pójdzie z czymś takim na imprezę, do ludzi. Różne czubki chodzą na tej ziemi. I według mnie, na chińskich portalach aukcyjnych coś takiego powinno być totalnie zbanowane. To nie powinno w ogóle być możliwe do zakupu, bo jak zamówicie to wiele razy, to przez granicę, za którymś, jak widzicie, zapewne przejdzie. Więc sam handel tym z definicji jest w Polsce zakazany, więc czemu to jest na tych portalach? Co jest? A, i jeszcze jedno, ten pasek, tak samo jak pasek z tego odcinka, oczywiście utylizujemy, bo nie chcemy być w posiadaniu tego typu przedmiotów. W odniesieniu do poprzedniego gadżetu, tym razem przedmioty, których legalność jest mocno dyskusyjna. Mówię przedmioty, bo mam ich tutaj kilkanaście. A wszystkie z nich to swego rodzaju pierścienie, które możemy podzielić na trzy grupy. Grupa pierwsza kosztowała nas 6,70 od sztuki, a to, co czeka w środku, to takie właśnie piękne pierścionki w różnych rozmiarach i w różnych kolorach. I tak jak wcześniej mówiłem wam o pasku, w którym można ukryć cukierki, w nich też da się coś schować, bo te pierścienie z odrobiną sprytu da się rozsunąć i mamy w nich miniaturowy, ukryty schowek. No i co byś tam schował? Właśnie nie wiem. Myślałem, że będzie większy trochę, tak szczerze. Nie, co ty, nie zmieści się. No i tak, chłopaki słusznie zauważyli, że ten schowek jest trochę mały i ciężko byłoby w nim coś schować, ale jeżeli macie jakiś pomysł, to możecie się nim podzielić. Ale sami przyznacie, że miejsce na skrytkę raczej mało oczywiste, można mieć takie cztery jednocześnie i będzie się wyglądało trochę... dziwnie? No ale z drugiej strony, no nikt nie pomyśli, że tutaj jest coś schowane. Grupa druga, 6,30 od sztuki. W tym miejscu jest zdecydowanie bardziej dyskusyjnie, jeżeli chodzi o legalność. A tych sztuk kupiliśmy dość sporo. No i na pierwszy rzut oka mamy tutaj pierścionek w kształcie kotka. Ale kiedy tych pierścionków na swoje palce założymy kilka, to czy nie wyglądają ci one z jakiegoś powodu niepokojąco, Przemo? Nie chciałbym, żebym się na twarzy takie znalazł. No właśnie, i coś takiego w Polsce chyba też nie jest zbyt legalne, nie? Bo te pierścionki po założeniu przypominają bardziej kastet niż ozdobę. Jest dyskusyjnie. Z jednej strony pierścionki kotki, ale z drugiej, no... słabo byłoby się na coś takiego nadziać, co nie? W każdym razie, mamy grupę trzecią. I tu było drożej, bo ta paczuszka kosztowała nas już 38 zł. I według mnie jest najbardziej przegięta z nich wszystkich. I to nie tylko pod względem ceny, ale również tego, co czeka w środku. Chociaż opakowanie jest dość ładne, no ale kosztowało najwięcej. Mamy napis Dreamer. Nie wiem, co to znaczy po chińsko-znaczkowemu, czy to jest dokładnie to samo, czy może pan Chińczyk mnie obraża, bo się nie znam. Ale... za to wiem, że coś takiego, no to chyba nie bardzo powinno się sprzedawać. Bo tutaj też mamy pierścionek, ale tu jest taki przycisk, suwak. Spróbuję wam to pokazać bliżej. Kiedy go przesunę, to... czy to widzisz, Przemo? No. Czy to według ciebie nie jest przypadkiem przegięcie? Jest. Nóż ukryty w pierścionku i co? Do otwierania listów, tak? Tak, tak, panie władzo, ja tym listy otwieram. To przecież totalnie nie o to chodzi, a... nawet chyba nie będę kończył tej sentencji. Oczywiście można sobie to
złożyć z powrotem. No i oczywiście można by to też zutylizować, co zapewne zrobimy i oczywiście nie powinno się czegoś takiego sprzedawać. No ale tak, tak właśnie wyglądają zakazane gadżety od pana Chińczyka, więc moi drodzy, ogromna prośba do was. Dajcie znać, który z tych gadżetów według was był najbardziej przegięty i co sądzicie na temat sprzedawania takich rzeczy w internecie. Moją opinię znacie, wiele z nich absolutnie nie powinno. Zapraszam na poprzednie odcinki zakazanych gadżetów. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli ten materiał wam się podobał i wydał wam się ciekawy. I zapraszam też do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, po to, by być na bieżąco z kolejnymi. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło, tym razem ostrożnie. Cześć!